W zadaniu kolejnym mamy no, na razie taki niepełny wzór funkcji, ponieważ na początek chcemy widzieć, jaka liczba kryje się pod literką A, ile wynosi ten współczynnik. No i zauważcie, co wiemy. Wiemy, że do wykresu tej funkcji należy punkt P o takich współrzędnych. Czyli ponieważ znamy punkt, no to fajnie byłoby współrzędne tego punktu podstawić sobie do wzoru funkcji. Czyli w miejsce x podstawię 3, a w miejsce y podstawię 2. Oczywiście f od x to będzie inny zapis y, czyli pod y podstawimy 2, czyli zapiszmy, że mamy tak 2 równa się, pod x podstawimy 3, czyli mamy logarytm przy podstawie 3 z 3 dodać a. No i na początek zauważcie, że możemy sobie spokojnie ten logarytm policzyć. Mamy logarytm przy podstawie 3 z 3, czyli ta trójka jest podniesiona do potęgi pierwszej, czyli ponieważ tu mamy 3, tu również, no to w wyniku otrzymamy 1, czyli tę liczbę, która znajduje się w wykładniku potęgi. Zgodnie z takim wzorem, może jeszcze przypomnę Wam ten wzór, czyli tutaj będziemy mieli x. Czyli mamy tak naprawdę 2 równa się, zamiast tego logarytmu podstawimy 1, dodać a, czyli przyniesiemy 1 na stronę lewą, 2 odjąć 1 równa się a, czyli 1 równa się a, czyli a jest po prostu równe 1. Zatem wyznaczyliśmy współczynnik a, czyli możemy już zapisać wzór na tę funkcję. Czyli funkcja to będzie f od x równa się logarytm przy podstawie 3 z x dodać 1. No i możemy to sobie zapisać, że tak wygląda wzór naszej funkcji. No i teraz chcemy narysować jej wykres, czyli od czego musimy zacząć? No na początek rysujemy wykres funkcji podstawowej, czyli o takim wzorze, czyli napiszmy sobie, że y równa się logarytm przy podstawie 3 z x. Sporządziłam sobie tabelkę, no i tutaj wstawimy 1/3, wstawimy 1 oraz 3, bo pamiętajcie, że x, czyli nasza liczba logarytmowana, musi być większa od 0. No i obliczamy y, czyli najpierw pod x podstawmy 3, czyli mamy logarytm przy podstawie 3 z 3, 3 mam podniesioną do potęgi pierwszej, czyli znowu zgodnie z tym wzorem otrzymamy 1 i tu się ta 1 pojawi. Spójrzmy na kolejny przypadek, czyli teraz w miejsce x podstawimy 1, czyli możemy zapisać, że 1 to 3 do potęgi zerowej, to mamy 3, tu również, czyli otrzymamy 0, no i mamy 1/3 w miejscu x, czyli 1/3 to będzie 3 do potęgi minus pierwszej, mamy 3, tu również, czyli pojawi się minus 1. Te punkty zaznaczmy. Czyli mamy tak, 3, 1, 1, 0, no i jeszcze 1/3, no gdzieś tutaj powiedzmy minus 1. No i oczywiście zauważcie, że ponieważ no my rysujemy wykres takiej funkcji, o takim wzorze, to ponieważ w podstawie logarytmu mamy 3, czyli nasza podstawa logarytmu jest większa od 1, to oznacza, że otrzymamy wykres funkcji rosnącej. No dobra, łączymy te punkty. No i to będzie wykres funkcji y. My natomiast chcemy narysować wykres funkcji f, czyli o takim wzorze. Czyli jeżeli już mamy narysowany ten wykres funkcji podstawowej, to znaczy, że ten wykres musimy przesunąć o jedną jednostkę do góry, czyli o wektor o współrzędnych 0,1, skoro tu mamy plus 1. No to przesuwamy o jedną jednostkę do góry, czyli ten punkt tutaj, ten punkt w to miejsce, no i ten punkt też moglibyśmy sobie o tutaj przesunąć. No i teraz jak połączymy, to już otrzymamy wykres funkcji f. No dobra, zmarszmy sobie może część tutaj obliczeń, bo teraz przejdziemy do kolejnego podpunktu. Jeżeli chodzi o podpunkt b, to w sumie na początek szukamy tego samego, czyli chcemy wiedzieć, jaka tutaj znajduje się liczba pod literką a, chcemy ten współczynnik a sobie obliczyć. Mamy punkt, który należy do wykresu tej funkcji, czyli w miejsce x podstawimy 4, w miejsce y minus 1. F od x to inny zapis y, czyli tutaj podstawimy minus 1. Może tu sobie zapiszmy, minus 1 równa się logarytm przy podstawie 4 z x, czyli z 4, dodać a. No i tutaj
możemy sobie ten logarytm zapisać w ten sposób. Czyli ponieważ tu mamy czwórkę, tu również, no to otrzymamy 1, czyli tę liczbę, która znajduje się w wykładniku potęgi, czyli mamy minus 1, zamiast tego logarytmu podstawimy 1, no i jeszcze plus a. Przeniesiemy 1 na stronę lewą, czyli minus 1 odjąć 1 to będzie a, minus 1 odjąć 1 to minus 2, czyli a to minus 2. Zatem wzór na funkcję f w tym podpunkcie to będzie logarytm przy podstawie 4 z x dodać minus 2, czyli odjąć 2. No i musimy sobie narysować wykres takiej funkcji, czyli co robimy? Najpierw narysujemy wykres tej funkcji podstawowej, czyli y równa się logarytm przy podstawie 4 z x. I tu tym razem mamy odjąć 2. Czyli to oznacza, że będziemy przesuwali wykres funkcji o dwie jednostki w dół. Czyli w drugim punkcie przesuwamy o dwie jednostki w dół wykres tej funkcji. Ewentualnie no, możemy to zapisać jeszcze w ten sposób, że wykres tej funkcji przesuwamy o wektor 0, minus 2. No dobra, czyli rysujemy wykres funkcji, najpierw tabelka, czyli ja tutaj sobie wybiorę do tabelki 1, czwartą, 1 i 4. Oczywiście pamiętamy o tym, że liczba logarytmowana, czyli nasz x, musi być większy od 0, czyli pamiętajcie, tutaj ani 0, ani żadnej liczby ujemnej podstawić nie możemy. No i w miejsce x 1, czwartą podstawmy, czyli funkcja to logarytm przy podstawie 4 z 1 czwartej, czyli 1 czwarta to będzie 4 do potęgi minus pierwszej, bo 4 do minus pierwszej to nadal 1 czwarta. Tu mamy czwórkę, tu również, czyli pojawi się minus 1. Teraz mamy 1, czyli logarytm przy podstawie 4 z x, czyli z 1. 1 zapiszemy jako czwórkę, bo 4 do potęgi zerowej to nadal 1, a dzięki temu możemy podać y, czyli możemy zapisać 0. No i mamy jeszcze czwórkę, czyli logarytm przy podstawie 4 z 4. To mamy czwórkę do potęgi pierwszej, czyli pojawi się 1. No dobra, zaznaczamy punkty. Czyli mamy tak 4, 1, 1, 0 i 1 czwarta, no gdzieś tutaj minus 1. Połączymy te punkty i to jest wykres funkcji y, czyli tej. Następnie wykres tej funkcji przesuwamy o dwie jednostki w dół. No to lecimy, czyli raz, dwa ten punkt, raz, dwa na przykład ten. Łączymy i to już będzie wykres naszej funkcji f.